Cześć, to ja, Tedlus, i witam Was w kolejnym odcinku. Jeszcze w tym roku, bo tak jak mówiłem, miał być odcinek jeszcze w tym roku. No i jest. Dzisiaj chciałem trochę poopowiadać o tym, czym właściwie jest kultura i po co nam ona. Bo człowiek, czy ogółem gatunek ludzki, żeby żyć, musi jeść, pić, rozmnażać się, spać. No ale czy musi tworzyć kulturę? Dalibyśmy radę przecież bez tego przetrwać, prawda? Może najpierw zdefiniujmy kulturę. Ja na przykład kiedyś słyszałem opinię, że kultura to to, co odróżnia człowieka od reszty zwierząt. No, ktoś tak może uważać, dla kogoś może to znaczyć, ale jednak użyjmy takiej powszechnie rozumianej definicji, czyli posłuszmy się słownikiem języka polskiego. Po pierwsze, kultura to materialna i umysłowa działalność społeczeństwa oraz jej wytwory. Po drugie, społeczeństwo rozpatrywane ze względu na jego dorobek materialny i umysłowy. Po trzecie, odpowiednio wysoki poziom rozwoju społeczeństwa w jakimś zakresie. Po czwarte, umiejętność obcowania z ludźmi. Po piąte, sztuczna hodowla komórek, tkanek, organów lub całych mikroorganizmów. Po szóste, rodzaj, gatunek lub odmiana rośliny uprawiane na danym terenie w celach użytkowych. Też teren uprawy tej rośliny i sama uprawa. Po siódme, struktura gleby uprawnej osiągana w wyniku zabiegów agrotechnicznych i racjonalnej gospodarki. Też te zabiegi i gospodarka. No to wyrzućmy najpierw szóste i siódme znaczenie, bo to nam nie pasuje po prostu do rozważań. Piąte znaczenie ukazuje nam, że no, kultura zdecydowanie występuje też wśród innych organizmów żywych niż ludzie, ale no też to zostawmy na bok. I jak sobie przejrzymy te pierwsze cztery znaczenia, to już po bardzo krótkiej analizie widzimy, że kultura jest potrzebna człowiekowi. W końcu już wiedza, jak wytworzyć jedzenie, zbudować dom, czy żyć z inną społecznością w zgodzie, to kultura. Zwierzęta też mają swoje kultury. Na przykład wytwarzanie narzędzi wśród małp, tłuczenie muszli, by zjeść ich zawartość wśród wyder, budowanie mrowisk przez mrówki, żeremi przez bobry, czy komunikacja między delfinami. Tak, delfiny mają język, a małpy też potrafią się do pewnego stopnia nauczyć komunikować z człowiekiem. Ale pójdźmy o krok dalej. Najpierw zastanówmy się nad znaczeniem trzecim. To właśnie przykładowo jest kultura walki obronnej atakowanego narodu w zestawieniu z barbarzyńskimi hordami podbijającymi coraz to nowe ziemie. Albo kultura piśmiennictwa w zestawieniu ze społeczeństwem analfabetów, w którym informacje przekazuje się ustnie. Ale taka forma przekazywania informacji to też kultura, tylko że inna. Teraz przejdźmy do innego spojrzenia jeszcze na kulturę, czyli jako pewien zbiór zwyczajów. Język, rodzaje lokalnej sztuki, czy sztuka ogółem. Czy my tego potrzebujemy? Jak to śpiewał Rammstein? Powoli wszyscy zaczynamy przyjmować jedną kulturę, zachodnią, amerykańską. I czy to nam nie wystarczy? Czy nie wystarczy nam język angielski? Po co sobie utrudniać życie mówiąc wieloma językami na świecie, skoro można by jednym? Nawet Biblia ukazuje różnorodność lingwistyczną jako karę od Boga. Ale to właśnie tak jak z językiem. Co tłumaczyłem w odcinku o deskryptywizmie i preskryptywizmie, do którego Was odsyłam, jeżeli go nie widzieliście. Jeśli zapanowałaby jedna kultura, jeden język, to i tak po jakimś czasie powstałyby lokalne odmiany. Taka jest po prostu natura człowieka. Poza tym, że po prostu świat, jak na razie przynajmniej, jest za wielki, żeby mody, które chcemy, czy nie, powstają na bieżąco, się zawsze rozpowszechniały na całą Ziemię, to dodatkowo przecież człowiek ma potrzebę wyróżniania się, a lokalna tożsamość, kultura na to pozwala. Co więcej, człowiekowi łatwiej się utożsamiać, integrować z mniejszą grupą ludzi niż większą. Człowiek jako zwierzę stadne potrzebuje towarzystwa, ale co za dużo, to niezdrowo. W wielkiej grupie więcej nas różni, więc ciężej o wspólną samoidentyfikację. Naród, lokalna tożsamość pozwala nam zrzeszać się w mniejszych społecznościach niż ludzkość ogółem. Są to grupy, które łączy kultura, mentalność, często cechy biologiczne. Dzieląc ludzi na grupy, łatwiej
zarządzać między sobą trafnie, dopasowując się do potrzeb społeczności, niż władając masami z jednej siedziby, nie wiedząc, czego lokalnie brakuje ludziom, a czego jest w nadmiarze. Przecież nie lubimy, jak ktoś obcy decyduje za nas. A jeśli już funkcjonujemy w tych lokalnych grupach, no to siłą rzeczy więzi się zacieśniają i naturalną tego konsekwencją będzie powstanie lokalnych kultur. One, to znaczy lokalne kultury, też sprawiają, że nasze życie nie jest nudne, bo gdyby wszędzie każdy był taki sam, wszędzie wszystko wyglądało tak samo, no to świat byłby nudny, a tego nie lubimy. A lokalna kultura też się opłaca, bo patrzcie, człowiek posiadający własną tożsamość nie podlega tak łatwo manipulacji. Jeśli jest 10 kultur, po jednej osobie z każdej z nich, każda wychowana inaczej, patrząca na świat zgodnie z lokalnymi wartościami, będzie ciężej takimi osobami manipulować, niż jakby wszystkie były wychowane tak samo. Lokalne kultury też sprowadzają turystów, zapewniają pieniądze gospodarzom, a rozrywkę odwiedzającym. Jeśli wszyscy będziemy po prostu ludźmi, jednakowymi, nasza wspólnota będzie po łebkach. Naturalnie się różnimy na tyle, że nie możemy czuć bliskości z całymi 8 miliardami osobników Homo sapiens. Już nie biorąc pod uwagę trudności w kontakcie z np. sentinelczykami czy plemionami Amazonii i tak dalej. Co innego, jeśli się podzielimy na ileś mniejszych grup. Łatwiej to skoordynować, wytworzyć bliskość. Dlatego dobrze dbać o naszą tożsamość, szukać jej. Nawet jeśli przykładowo nie łączą nas więzy krwi, to właśnie człowieka mogą łączyć cele, idee czy kultura. Bliskość tworzy kulturę, a kultura bliskość. I o to dbajmy. Niezależnie czy jesteśmy z Podlasia, Wielkopolski, Śląska, Tatarstanu, Quebecu, Kaszub, Borneo czy czego tam jeszcze. Nie zapominając też o tym, że wtedy jesteśmy z Polski, Kanady, Indonezji, Rosji itd. Z tożsamością też jest o tyle ważna, o tyle fajna rzecz, że dostajemy jakąś, ale możemy też nabyć nową, porzucić starą, mieć kilka naraz. Czy to nie jest piękne? Wtedy jesteś częścią społeczności i A, i B, i C. Łączysz różne punkty widzenia, masz wiele różnych tematów z ludźmi, połączy was. Czy to kultura, czy język, miejsce zamieszkania, religia, poglądy, wspólne zainteresowania, czy cokolwiek innego. Mam nadzieję, że ten filmik jest jakoś wartościowy i pokazuje sens dbania o nasze dziedzictwo. Chcę też podziękować wszystkim respondentom ankiety, którą specjalnie stworzyłem, by samemu się dowiedzieć, dlaczego kultura jest, czy nie jest ważna. Ale będę szczery, rozsyłam ją w takich miejscach, żeby było wiadomo, że prawie każdy odpowie, że jest ważna. I oto jej wyniki. A więc to by było na tyle. Szczęśliwego nowego roku i cześć.